Do zbudowania giętarki wykorzystamy sobie taki celownik stalowy. I teraz tak, to będzie nasza podstawa. I musimy sobie w niej wyznaczyć dwa punkty. On ma w tą stronę, tak jak widać, ma 10 cm. Zrobimy sobie punkt mniej więcej w połowie, w takim odstępie około te 2,5 cm od krawędzi. Zrobimy sobie tutaj jeden punkt. I drugi zrobimy sobie przy tej krawędzi na wysokości około 3 cm od brzegu. No i teraz wiercimy te dwa otwory wiertłem dziesiątką. Otwory mamy gotowe, to teraz możemy iść dalej. I teraz tak, mam tutaj śrubę M10 na 60 i cztery łożyska, są to łożyska 6300Z. Wrzucam sobie te cztery łożyska na śrubę i montuję w tym pierwszym otworze. Tak. Od spodu dajemy podkładkę, nakrętkę. Tak. Teraz całość skręcamy. Dobrze. No i teraz będziemy montowali drugą śrubę, też jest M10, ona jest trochę dłuższa i ja zrobię tak, zetnę część z gwintem, troszkę obrobię końcówkę, wrzucam ją od spodu i obspawam z tej strony. Tak, tak to będzie wyglądało. No i teraz możemy zająć się częścią ruchomą. Zrobimy ją z takiego płaskownika. I teraz tak, ja sobie odznaczam odcinek 17 cm. Tak. Tu mamy 17 cm. No i teraz na tej krawędzi oznaczam 3 cm. Tak. Te rzeczy są nam niepotrzebne. A na tym elemencie wyznaczam dwa punkty. Mniej więcej po 1,5 cm od krawędzi, od tej i od tej. Jeden punkt, a drugi w połowie. Czyli jak mamy 17, robię sobie 8,5 cm. Ok. No i teraz tak, wycinamy ten element i tu wiercimy dwa otwory wiertłem dziesiątką. Blaszkę już mamy wyciętą. To teraz zrobimy jeszcze tak. Tu jest kawałek
profila. On ma 30 na 30 i będziemy musieli przyspawać go w tym miejscu, ale zanim to zrobimy, przymierzę łożysko, które będzie w tym miejscu zamontowane i zostawię tutaj odstęp taki mniej więcej, zrobię połowę, tak, wyznaczę sobie linię, no i teraz te dwa elementy trzeba ze sobą zespawać. Ruchome ramię już jest obspawane. To teraz bierzemy sobie znowu śrubę 10. Znowu bierzemy sobie 4 łożyska. To są takie same łożyska, jak korzystaliśmy wcześniej. No i co? Wrzucamy łożyska. Wrzucamy do naszego elementu. I skręcamy nakrętką. I teraz jeszcze pozostaje nam kwestia przedłużki do ramienia. Ja do tego wykorzystam sobie taki, mam tutaj wałek aluminiowy. On jest FI25. Tutaj mamy 30 na 30 ze ścianką jedynką. Tak więc on akurat tutaj z pewnym luzem wchodzi. O, i będzie taka przedłużka. Wszystkie elementy mamy już gotowe, to możemy zrobić sobie próbę. Montujemy podstawę w imadle. Zakładamy sobie ruchome ramię i przedłużkę. No i teraz możemy zrobić pierwsze gięcie. Ja sobie wykorzystam, akurat miałem tutaj pod ręką taki kawałek płaskownika. No i tak, wrzucamy i zaginamy. O! Proszę bardzo. Super prosta maszyna do zrobienia. Praktycznie zajmuje to jeden wieczór, a bardzo przydatna.